co lubicie jeść? Tak najbardziej na świecie. To posłuchajcie wiersza Wandy Chotomskiej Kornik i mul. Raz pewien kornik z pewnym molem spotkały się przy wspólnym stole. Stół był sosnowy, obrus biały, a na obrusie rzędem stały cielęcina, zimne nóżki, sernik piernik, gruszki z puszki, kawa, lody, ciastek sześć. I zaczęły obiad jeść. Odsunęły cielęcinę i te nóżki z zimna sinę, gruszki z puszki, ciastek sześć, lodów też nie chciały jeść. Pominęły sernik, piernik, choć z najlepszej był cukierni. A co jadły? A no właśnie, ja to zaraz Wam wyjaśnię. Mól żarłocznie obrus żuł, kornik zaś ogryzał stół. I krzywiły się z niesmakiem na te nóżki, zimne takie, na te gruszki, na ten sernik, kawę, lody oraz piernik. I nadziwić się nie mogły, patrząc na ciasteczek sześć. Że też ludzie mogą takie niejadalne rzeczy jeść.